moja żona, będąc w Warszawie, w Polsce, przeczytała scenariusz. Ona często, jak ja właśnie jestem w zajętościach, jest pierwsza dostaje scenariusz, to ona czyta. I zadzwoniła do mnie i mówi: Arek, bierz ten film, to jest film dla ciebie. I rzeczywiście to jest taki scenariusz, w którym ja się zakochałem, w którym jest film, który kreuje rzeczywistość, jakiej już nie ma. To jest dla operatora fantastyczne wyzwanie. Ja w ogóle pokochałem ten scenariusz, w ogóle bohaterów i te miejsca, które zobaczyłem, to był taki, to jest taki film, który zrobiłem najbardziej bez myślenia, tak? Tylko na intuicję. Świetne kostiumy, świetne obiekty, które już były znalezione. Ja tych obiektów nie znalazłem. Ja tam niektóre tylko miejsca później doszukałem w trakcie i te wszystkie plenery takie zewnętrzne, bezaktorskie, tam są pokazane góry, które były nieplanowane w filmie w ogóle. Więc ja wszedłem trochę z biegu w biegu ten film, ale też reżyser pozwolił mi na więcej niż zwykle. Gdzie jest dziewczynka z mamą i z batą, czy ona miała być taka trochę kolorowa, bo ja ją tak odebrałam. To dobrze, że tak pani to widzi, bo jakby ona nie wypada z kolorystyki filmu, bo tego nie można zrobić. Dokładnie. To jest utrzymane, ale ona ma taki... Niemniej coś w tym było. Tam chodziło o coś takiego, że ten człowiek, który siedzi w lesie, nagle wchodzi do miasta z zadaniem wyciągnięcia gościa, który zdradza Polaków. Wchodzi i nagle widzi kawałek i to była duża dyskusja z tą sceną. I widzi tą watę, to jest taki kawałek normalności, tak, dziecko je watę i za chwilę ten wspaniały żołnierz, silny facet, który ma opinię takiego twardziela, siedzi na ławeczce i je tą watę, tak, czyli on tak chciał kawałek tak wrócić do normalności, na chwilę się poczuć jak ta dziewczynka, nie? Do takiej niewinności, bo dlaczego ten dorosły mężczyzna nie może mieć takiego normalnego życia? No bo jest wojna, bo musi siedzieć, ukrywać się i robić to, co robi, a najchętniej by zjadł watę. I chodziło nam o to, żeby to był taki kawałek takiego ciepła, no, że on widzi nagle, widzi tą rodzinę i widzi później tą pościel taką wietrzącą się, której szybko nie zazna. I kiedy poczuł, że to cię zgłoniło? Mój brat miał aparat i zgłosiłem się na konkurs, gdzie była potrzebna osoba, która sfotografuje i zrobi zdjęcia lasu. A ja miałem rękę w gipsie, bo przy siatkówce sobie ją złamałem. Więc pomyślałem sobie, że tak się podbuduję u pani profesor z biologii, że zgłoszę się na ten konkurs, a zdjęcia zrobi mój brat. Mój brat mi oczywiście powiedział, masz tutaj się włącza, tu się mierzy ekspozycję, ja nie mam czasu, jedź sobie sam do tego lasu. Pojechałem i pokochałem, po prostu jak pierwszy raz spojrzałem przez aparat, wiedziałem, że to jest rzecz, którą będę chciał robić w życiu. Oszalałem kompletnie, a później pomyślałem, że można te dwie rzeczy połączyć. To był taki film, gdzie jednak no, ten plener skończył się, ekspozycja kończy się około 15:30, no to nie mieliśmy czasu, żeby kombinować. Musieliśmy być przygotowani tak, że się przychodziło na plan, robiło się próbę, ja stawiałem jazdę i te jazdy w górach, w nierównościach. Ja miałem takich studentów we Wrocławiu i oni konstruowali wózek z małymi kółeczkami 16, żeby ta jazda była bardzo stabilna i bardzo równa. Więc to była taka rzecz dodatkowo jakby zrobiona do tego filmu, która dała mi szansę w ogóle pewne rzeczy wykonać, bo wniesienie wózka i zbudowanie takiej jazdy, to by to trwało, nie wiem, 4 godziny, mówię klasycznym wózku, 4 godziny jedno ujęcie, a ja wiedziałem, że ja przez 4 godziny muszę nie tylko tą scenę zrobić, ale muszę jeszcze inne rzeczy zrobić, tak? Byłem przeciwnikiem, znaczy niezwolennikiem kina polskiego. To znaczy kina polskiego nie oglądam, o tak to nazwijmy, bo w pewnym momencie dla mnie osobiście się kino gdzieś tam w Polsce skończyło. Zaczynam wierzyć w polskie kino oglądając. To się cieszy. Także to mnie jak gdyby cieszy. Super. Teraz będzie drogówka w kinie, na którą też, bo ja widziałem fragmenty drogówki, to robił Smarzowski. Myślę, że to też jest kawał dobrego polskiego kina. Bo teraz mam wrażenie, że to takie średnie pokolenie trochę nagle
nagle rozwinęło skrzydła, tak? Bo Smarzowski zrobił się porządnym już takim no, reżyserem, nie po weselu tylko, tylko co roku praktycznie robi film, który bije wszystko i wszystkich i daje do myślenia i jest kawałek prawdy w tym, że nagle jesteś Bogiem. Gdzie Polska Światłoczuła będzie jeździła z tym filmem i też wam szeroko polecam ten film, bo to jest, no zresztą, no, myślę, że o was nie zapomną.